Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Trust52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, lecę z kolejnym odcinkiem na zapas dla was. Idziemy jeszcze sprawdzić tutaj to połacie, zanim wrócimy do klanu ognia i zajmiemy się kolejnymi grobowcami i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest naprawdę co robić, moi drodzy. Serio. Tutaj na dole coś jest. Albo obozowisko orków. Albo drugie wejście do kopalni. Nie jestem do końca pewna. Ale nie muszę być tego pewna kompletnie, więc... No ale chyba wydaje mi się, że to jest wejście do kopalni drugie. Nie, to zwykłe obozowisko. O, proszę bardzo, tutaj jakaś ładna roślinka nawet się znalazła. Można na dół, co ciekawe, zejść i się przyjrzeć. A, to jest wejście do kopalni. Tylko to takie jeszcze boczne chyba, bo tutaj jest takie jedno osobne, gdzie trzeba przeskoczyć przez lawę i wtedy się wyjdzie do miejsca, gdzie jest jeszcze obozowisko właśnie orków do zbadania. O, proszę bardzo, mamy statko bizonów, więc zajmiemy się nimi. Teraz to już jest ten moment w grze, kiedy ja po prostu się nie cyrtolę z niczym, po prostu wyrzynam wszystko jak leci. No chyba, że coś wyrzyna jednak mnie. Jak odpędzić od siebie stwory? No najlepiej robić kołowrotek. O, poszło jak spłatka. Wiecie, już nawet nie mówię o sprzedaży tych rzeczy, bo to jest bez sensu. Halo, halo. Tylko wiecie, chodzi mi o sam fakt, nie? O sam fakt po prostu expa. Wiadomo, że o pieniądze to się nie trzeba martwić, tylko 3 w ogóle. Bardzo mnie zastanawia, dlaczego w tym miejscu nie ma żadnych za bardzo przeciwników. To znaczy, są bizony, są wilki, ale to byli tacy randomowi przeciwnicy, którzy po prostu sobie biegną i to wszystko. A ja przecież tutaj nie byłam w ogóle w tym miejscu. Trochę to jest dla mnie dziwne. Ja zrobiłam jakiś zapis, bo widzę, że te wilki coś mają problem do mnie, dosyć ogromny. Za dobrze im idzie. U tobie to wiem, dlaczego dobrze idzie, bo masz ułatwione życie. Okej. Dobra, ja wiem, gdzie jestem. Wiem, co tu się tutaj dzieje. W sumie tu jest też grobowiec zaraz. Tam można przeskoczyć, tylko w sumie to po co? Ha. Tak naprawdę... to my jesteśmy w okolicy... znanej nam już. No tak, jakby się ktoś zastanawiał, skąd nam jest ta okolica znana, no jest. Czy tu jest też obozowisko orków? Tak jest. Twoje zęby należą do mnie. Twoje zęby należą do mnie. Dużo tutaj jest tych obozowisk. Ale będziemy obozowiskami się zajmować, jak już ogarniemy grobowce, a nie teraz. A no tutaj właśnie byliśmy już, przed chwilą nawet. Tutaj coś żyje. Dzień dobry. No już daj ta spokój.
Okej. Ścięte wszystko tak jak trzeba. Są gobliny? Są, a jakże? O, troll jest nawet, pięknie. Nie spodziewałabym się. I są rozpruwacze. Te wszystkie miejsca, gdzie aktualnie chodzę, są tak randomowe. Że naprawdę. Ale hej, potem nie będziemy mieli problemu określić, gdzie są grobowce... No, grobowce. No tak, to będą w sumie grobowce orków już za niedługo, nie? Ta, tu idziemy w okolice tego rozpruwacza. Przeskoczymy? Przeskoczyłam. Jest obóz orków na dole. Oła, dobra. Okej, zrobimy tak, bo będzie szybciej. Spoko. I okej. I znowu mamy awans. Jak ja to wszystko robię, nie wiem. Moment. Nie tak prędko. Najlepsze jest to, że my jeszcze w ogóle nie szliśmy tym. Jak to się nazywa? O Boże, się wwaliłam teraz. Nie przeżyjemy tego. Chociaż... No bo ty już prawie umierasz, no już dajesz siana sobie. Nie wiem, gdzie idę. Żebym nie spadła gdzieś, nie? Kurwa mać, no. Dawaj. O ja pindole. Kociska. Udało się. Ja naprawdę lubię chyba sporty wyczynowe. Aha, bo to jest to takie boczne przejście. Ojeju! Zapraszam. Jestem masochistką, nie? Robię wyżynę wszystkiego, co popadnie. Przy ten Nordmar to się nie pozbiera. Tuż praktycznie nie ma żadnych zwierząt, nie? Praktycznie nie ma. Znaczy się wiecie, co najciekawsze, to jest jeszcze dużo do wyżynania w tym miejscu i to jest przerażające. Dobra, tą ścieżkę już kojarzę. Bo tutaj nawet byłam.
Tu jest też grobowiec zaraz w okolicy. Kurde, giniusz. No co jest? Tutaj chyba nie byłam, ale tam byłam, nie? Już nie wiem, gdzie byłam, a gdzie nie. Co jest już? Do widzenia. Do pedara trzeba by było zajrzeć, wiecie? Gobliny. O, Panie Boże. Ła. To wszystko to są jedne i te same miejsca jak na razie, nie? W których ja się poruszam. I to mnie chyba najbardziej przeraża. Do widzenia. To jest jakieś dziwne miejsce, jakby się dało tutaj przejść gdzieś do jakiejś rozpadliny albo czegoś. Ty, tutaj się da gdzieś iść. I to są najlepsze jaja tego miejsca, tam jest obóz na dole. Ty, to jest wejście do klanu, lol. A, tam jest ten... dobra, wiem już, gdzie jesteśmy, wracamy. No wiecie co, nie pomyślałabym. Ani by mi to do głowy nie przyszło, że tutaj jestem. To też szablozęby by się jeszcze przydało zabić, nie? Wiecie co? Weźmy, poużywajmy jeszcze trochę tych czarów. Super. I pięknie. Tu jeszcze jakieś wilki, Boże Święty, czy ja kiedyś wybiję cały ten Nordmar w spokoju? No gin już. Ja dalej szukam jeszcze jednego miejsca w Nordmarze, bo... nie znalazłam. Mianowicie... O, Panie Chryste, Panie. Bijemy jeszcze nosorożce. Dobra, jednak zrobimy na krótkie, bo widzę, że one mnie próbują otoczyć. Im to wychodzi. Się zapisałam? Nie wiem. Ale jaja. Nie wiem, dało radę. Kontynuujemy w takim razie. Ale im się chyba HP odnowiło, prawda?
Kurwa. Idźcie już sobie w cholerę stąd ode mnie. Ten jeden się zbugował oczywiście. Klasyk. Do czasu. Dobra. O, Panie Boże, Przenajświętszy. Dobra, wiecie co? Przejdziemy może tędy. O Panie, naprawdę to jest chore. Ja się naprawdę po prostu kręcę w kółko. Dobra, to były okolice tego właśnie białego rozpruwacza. Tutaj byłam przed chwilą. Chyba zejdziemy na dół, bo tam jest grobowiec na dole. Tu jeszcze zostały pojedyncze wilki czy coś. Bizony, szablozęby, gobliny. Dobra, to jeszcze bizony wyklepiemy. A, bo to jest Bogir, no właśnie. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Nie wiem, czy będzie mi klaskał? Przyszedł mi pomóc, chłop. Żadna strata. O, cześć. Nikt nie będzie za tobą tęsknił. Ten jeden bizon się tak dziwnie zachował w stosunku do mnie, że masakra. Kumpla masz jeszcze? No kurwa, no bez przesady. Jeszcze kolejna paskuda mi tu przyleci zaraz właśnie. Bogir to by mi mógł z tymi kotami pomóc, a nie kurde z bizonami. Uff. Tam na dole to ja nawet nie wiem co jest. Dobra, tu jest Bogir, on sobie tutaj chilluje bombę. Tam żeśmy na górze w sumie byli, ale nie całkiem. Tylko tak połowicznie. Ja pierdzielę, jeszcze tu można iść dołem. A, bo ja właśnie dotarłam przez przypadek do tego. Do grobowca Akaszy. Ale my nie chcemy jeszcze Akaszy. Czemu tu jest tyle szablozębów? Co jak co, ale podziękuję, zaraz stąd wypierdzielamy, bo...
się nie będę produkować. Najgorsze jest to, że te koty to tu same przylazły. Ja nie wiem, co one robią. I szczerze mówiąc, to mam to gdzieś. No i dobra. Teraz to już całkiem nie wiem, gdzie jestem aktualnie. Właśnie tu jeszcze warto się przejść chyba. Tak, to było tutaj. To też miejsce warto zapamiętać na przyszłość. Bo tu przyjdziemy kiedyś z kimś. A raczej za kimś, kogoś szukać. Nigdy nie potrafiłam tu trafić. Dobra, bijemy te rudę. Kujemy i lecimy do tego grobowca. Nie wiem, czyj to był grobowiec, ale damy radę. O, panie. To wiecie co, tepniemy się do klanu ognia i stamtąd ruszymy. Chociaż w tym wypadku to jest przy klanie młota, ale w klanie ognia jest tutaj ten posąg. Inusie. Moc życiową. Daj mi. No i się uczymy na fulla, nie? Nie mam za bardzo już co wydawać punktów, a nawet jak będę miała, to zdobędziemy na spokojnie w to kucie z czystej rudy. Zresztą to jest tylko chyba 10 punktów, a życie nam się teraz bardzo przyda. No i pójdziemy jeszcze po dodatkowego expa do tego nowodza. Do Kerta. Jeśli chodzi o przodków... Tak. Zdobyłem moc Einara. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Zdobyłem moc Bereka. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Pracuję nad tym, stary. Czyli jednak ty mi nie dajesz połowicznego expa. To nic, ale warto było i tak. Chyba się wieczór robi w grze, tak? Dobra, to się jeszcze kimniemy na szybko i możemy iść na kolejny grobowiec. Do klanu młota. I pędzimy. Już sobie naprawdę wyobrażam, ile nam jeszcze tutaj zostało w tym Nordmarze. Pół gry w sumie. Nie no, przesadziłam. Tak fabularnie to mało nam zostało. Ale tak, żeby wszystko załatwić, to trochę jest tego wszystkiego jednak. A, Thorald przyszedł od tej strony. Dobrze wiedzieć, że od tej. Podoba mi się to w sumie. Okej, a my pędzimy bodajże tutaj, prawda? Na pewno tutaj. Tamto zejście w dół jakoś mi się nie wydaje znajome, ale to chyba minie z czasem. Ten grobowiec był zaraz gdzieś tu. Nie, tu są ci od rudy. Jeszcze kawałek dalej. O, nawet już go widać. Zrespił się szabloząb. To jest ziele pancerza i jego nie zauważyłam wcześniej. Tak. To co, od razu też wszamiemy może roślinę. Ziele pancerza. A, i jeszcze mam ognistą jagodę, nie?
Wydaje mi się, że te do życia też będziemy musieli zeżreć, bo jak na razie to mam niedosyt szczawi. Okej, poszłam w porządku. Od drugiej strony się wchodzi. Co tam jest na górze? To nie jest Pedara chata przypadkiem? Wiecie co, przebiegnę się jeszcze tam. Bo coś mi nie pasuje. Ja pierdzie, jestem pośledzona, przecież to Hanson tu siedzi. Po jaką cholerę ja tędy biegnę? Zapomniałam sobie. Dobra. To co, idziemy na grobowiec. Kolejny. Twoje zęby należą do mnie. Ale nie jestem zwierzyną, debilu. Tylko jestem człowiekiem. Nie wiem, czemu chcesz moje zęby w takim razie. Nie wiem, czy tu było więcej orków, czy tylko ci dwaj na straży. Wydaje mi się, że więcej. Tak, bo tam się strzelają. Damy radę. Szaman jakiś jest? Nie wiem, możliwe, że jest. Orkowie tu się bez szamana raczej nie ruszają. Więc pewnie jakiś tutaj się strzela z kimś. Nie wiem, z kim lepiej się bić. A tu wszystko jedno w sumie. Mamy trochę przewagę tutaj, bo właśnie nam pomagają. A to orkowie, a to szkielety. Także na spokojnie. No to jest to miejsce, gdzie Kamil leży sobie. Na ziemi. Kurdele. O Boże. Jestem z powrotem. Zrobiłam sobie przez przypadek Alt F4. Albo inaczej, Alt Taba zrobiłam sobie. Okej, ty mnie atakujesz. Jest szaman. Kamień przodków zabieram ja. Dobra, już nie będziesz sprawiał problemów. W drugiej komorze już raczej orków nie będzie. Okej. Dobra. Mamy kamień przodków. Ej, chodź tu. Proszę bardzo. Halo? Przywódca jest chyba tam w drugiej, nie? Tutaj nikt się nie był z przywódcą. Tak mi się wydaje. Idzie ktoś więcej? Idzie pojedynczy na razie.
Nie widzę wielkiego jakiegoś przywódcy z toporem i bardzo mnie to niepokoi. Powinno coś takiego tu być. Albo raczej ktoś taki. Dobra, ktoś tam był, widziałam. Przydałoby mi się wyleczyć trochę. Dobra, zrobimy mały odwrocik właśnie, żeby tutaj przyszli. No jasne. Zobaczymy, czy się uda fajnie to zrobić, ale raczej tak. Nie widzę problemów. Wyciągniesz ty broń? Kto tutaj został jeszcze w środku? Parę szkieletów. Jest dowódca, bo już widzę. Oprócz niego się dosłownie dwa szkielety zostały. Dobra, trzy. Okej, zaraz będziemy mieli solówę. Okej, udało mi się odbić atak na mnie. No i mamy cię, Snor. Zaraz będzie po tobie. On się wbije jak robar. Z dosyć wymagającym szkieletem. Może jednak na kró... O, właśnie. Super. Szeroki miecz i okrągła tarcza. Kamień przodków mam, bo znalazłam na podłodze. Stara skrzynia. A w niej kostur maga. I mamy tak. Falę mrozu, złoto, złoty kielich, srebrny kielich, kosztowności. I piedestał. Piedestał. Można tu coś włożyć. Jesteś odkrywcą. Kamień przodków pasuje idealnie. Super, Bezi. To F5 i F9. O kurde, naprawdę. Jazda jest... niezła. Możemy w sumie powiedzieć, że mamy kolejnego przodka z głowy. Ale czy to już chcę robić? Nie wiem. Gdzieś by się jeszcze można było przejść tutaj, w okolicy. Tylko gdzie? Ja z tych orków już nie będę zbierała tych rzeczy, bo przecież szanujmy się, po co mi to. No, tu jest ta muzyczka taka ksardasowa, bo jesteśmy w okolicy wieży. Są bizony. Naprawdę, ja nie wiem. Nie odpuszczę sobie. Ani trochę. O, to już? O, panie. Tutaj byliśmy. Tu się już idzie w sumie do Ksardasa zaraz. W sumie to po co ja mam tu iść? Ksardasa byliśmy, Ksardas nic nie chce ode mnie póki co. Nie mogę mu o niczym powiedzieć. To co ja mam się produkować? Tutaj jest jakiś cieniostwór, który jeszcze żyje.
do czasu, bo zaraz już nie będzie żył. Tam się idzie do Ksardupy. Tu się na górę idzie, nie wiem gdzie. O, znalazłam tego czarnego trolla, którego szukałam. Chyba, że to nie ten? Nie wiem. Zaraz się okaże, czy to jest ten, czy nie ten. Chyba jeszcze nie ten. Nie kojarzę, żeby przy nim były gobliny. Ale bądź co bądź. Warto, myślę, nie? I nosorożce znowu. Zaraz reszta też przyjdzie. No i dobrze. O, Panie Boże. Kręcę się we wszystkie... Nieważne. I mamy to. Tam na dole nic ciekawego. Tu są gobliny. Pilnią żyły rudy. Spoko. Zaraz będziemy pewnie jakiegoś szamana też mieli tutaj. A, no przypomniało mi się, że do Pedara muszę zajrzeć, nie? Walnij sobie w głowę, panie szaman. O Jezu, jeszcze szablozęby. To ja nie chcę szablozęba. No jasne. Dobra, tamtego na razie oleję. Tam na górze są albo... Boże. Jak to się nazywa? Albo bizony, albo nosorożce. Włochate. Żyły złota standardowo nie kopię. Bo nie widzę w tym sensu większego. Zwiedzimy ten obszar i możemy kończyć kolejny odcinek. Powiem wam, że bardzo dobrze mi się dla was nagrywa. To już trzeci grobowiec. W sumie w naszej karierze grobowcowej. Boże, jestem posiadana. Miałam powiedzieć znowu, kto tutaj mieszka. No, kuźwa Hanson. Okej, okay, jest parę bizonów. Nie ma co. Ciekawe mnie, gdzie jest ten jeden jeszcze czarny troll, którego nie zabiłam. Nie pamiętam niestety. Tam było odnośnie tego trolla coś, że on jest w okolicy na północny wschód od tego chyba. Na jakiejś skarpie. Północno-wschodniej części mapy, tak jakby. Dobra, ten jeden już padł. Cześć. Dobra. I kolejne miejsce w sumie na mapie wyczyszczone.
Tak, tu był ten czarny troll. Na północ, że tutaj chyba, wiecie. Dobra, szablozęby to ja zostawiam w spokoju, bo ja nie mam na nie siły. Nie lubię strasznie. To jest jedyna populacja, która może żyć na mojej warcie. Okej. Tutaj byłam kiedyś. Nie byłam tu? Byłam, tylko się pojedynczy goblin zrespił. Przecież widać nawet, że tu byłam. Tam jest północny wschód. Zastanawiam się, czy jakbym skoczyła, to bym przeżyła. Okej, znowu to zrobiłam. Naprawiłam na szczęście. Nie no, wydaje mi się, żebym nie przeżyła skacząc z takiej wysokości. Co najwyżej tutaj byśmy przeżyli. No a to bym nie przeżyła, bym tak skoczyła na raz. Co ja robię, powiedzcie mi? Próbuję szybko zejść na dół, nie? Ha. Tu przeżyjemy na spokojnie. Spadałam z gorszych wysokości. Jestem bardzo ciekawa, co jest w tej części. Są łapki. Czyli jest cieniostwór. To jest wiadoma rzecz, nie? Aha, tam jest kraniec mapy, rozumiem. A tutaj? Tu jest jakiś obóz? Albo coś w tym stylu? Tak, to jest obóz orków. Zapomniałam o tym. O panie. Się wrąbałam się tu. Znaczy, dobra, wiecie, to ma swoje plusy, bo potem... O Panie Jezu Chryste. Tu trochę przegięłam, widzę. Nawet nie chciałam tu przychodzić, Panie Boże. Że nawet nie chciałam tu być. Tak dla jajsa tu przyszłam. To jest najlepsze. Nie no, dobra, nie zbieram tego shitu. Zatrzymaj się, Mora. Uff.
Panie. No, uspokoicie się. Tu wylecieli ci orkowie. Ja pierdzielę. Serio? Dużo bardziej wolała ten obóz. Bić. Czemu oni się na mnie tak bardzo rzucili? Czemu tu wszyscy przylecieli nagle? Kurdele, no. Skąd to agro? F5. Kurwa, no. Jakoś na zwierzęta to kurwa działa, nie? Tu nie działa. Tu nie działa. Tutaj jak po prostu bijesz, to nie. Inni nie dostają. Nie. Ludzcy, przeciwnicy, oni nie dostają. Nie będę krwawić? No nie, nie będę. Zatrzymaj się. Spindalać ode mnie. Stoję w miejscu, kretynie. Kurde, se przyszłam randomowo do tego, a tutaj nagle po prostu... Ja nie wiem, co tu się dzieje. No kurwa, no! Mam zabójcę orków, kurde, 500 życia, 600. I co z tego? Przyjdzie taki ćwok i co? Kurwa! Zróbcie sobie odwrót. Lepiej, bo zaraz nic z was nie będzie. Ja poważnie nie wiem, dlaczego oni się tak nagle na mnie rzucili. To jest dziwne. Coraz więcej ich jest. Nie wytrzymam zaraz z tamtym kretynem. W dupę se strzel z tej kuszy. I ty tak samo. O co tu chodzi? Co ty robisz, O co tu chodzi? Czemu oni... O co tu biega? Panie Boże, znowu. No szkurwa, no. Nie wytrzymam z tymi głupimi orkami. No co ja mam zrobić z wami? Ja pierdolę. Kurde, randomowo se tu przyszłam i co? Czemu oni w ogóle mnie atakują? Z tak dużej odległości. Ja kurwa, no. Zatrzymaj, zabiję cię.
Czy tu są dwa obozy, czy o co tu chodzi? Zróbcie już ten walony odwrót. Ja nie wiem. Już ich tu przybywa dosłownie co 5 metrów. Ja nie wiem co... Nie, nawet tędy nie wyjdę. No ja nie wiem. Noż! Ja pierdolę, znowu to samo. Odwrót! No nareszcie. Do widzenia. Wiecie co, to chyba były dwa obozowiska dosłownie. Tak. Bo to by było fizycznie niemożliwe. Stara skrzynia, dzień dobry. Kostur maga. Niech będzie. No tutaj na pewno nie będzie skrzyni ciężkiej. To były dwa obozy po prostu, wiecie? Masakra. O Boże, jeszcze czego? Gdzie ja jestem w ogóle? Że ja nawet nie jestem na północy jeszcze całkiem. No nie stój tak. Nareszcie. Z tymi orkami to ja będę miała wylew, wiecie? Z tym ogrem też zaraz zostanę wylewu. Gin już. O Boże. Nawet nie wiem, gdzie ja idę teraz. Po prostu nie wiem. Chodzę gdzieś po randomowych miejscach. Widzę rudę do wykopania. Gobliny są na dole, standardowo. Wiecie, no ja planowałam się zajmować grobowcami, a nie obozowiskami orków, ale widzę, że to się równa jedno z drugim. Też widzę, że jest więcej gobliniarskich. No. Ile można? Bić te cholerne gobliny, jeszcze nic nie widzę.
Dobrze, że mamy niezmordowanego biegacza, bo przecież jakbym tego nie miała, to już bym dawno nie żyła w tym Nordmarze. Dobra, wiecie co? Pijemy wódę, bo mi się za szybko nie odnawia to, tak jak bym chciała. Tak się kończy odcinek, moi drodzy. Czyli się nie kończy. No gin, paskudo. Do widzenia. Nie wiem, co mnie jeszcze bije, nie obchodzi mnie to. Aha. Już wiem, gdzie jestem, że jesteśmy prawie pod grobowcem Akaszy. Oczywiście musiałam dostać. No ginże! Co jest? Dziękuję, kurde, no. Zobaczymy, co się stanie. Są orkowie. Czy ja zaraz będę przy Bogirze? Czy mi się tak tylko wydaje? Raczej mi się nie wydaje, bo wcześniej tu byłam, to był tu. Tak. No, jedno wielkie kółko żeśmy w sumie zrobili. Dobrze, moi drodzy, no wydaje mi się, że jedyne co możemy teraz dobrego jeszcze zrobić dla siebie, to iść do klanu ognia, dać sobie kolejne punkty w życie i powiedzieć, że mamy moc Nora. Inosie, daj. Przyda się, chłopie, dawaj to, ile wlezie. Widzicie, jaka jest sieka totalna, nie? Jeśli chodzi o przodków... Tak. Zdobyłem moc Snora. To dobrze. A co z innymi grobowcami? Spokojnie, stary. Już dobijamy pomału do brzegu. Dobra, jeszcze na koniec odcinka się typniemy do Isztar na chwilę, żeby sobie zrobić mikstury lecznicze, bo widzę, że już mam z tym problem. A tutaj na pewno wiem, że będzie stół alchemiczny dostępny dla mnie do użytku. Bo tu jest dużo stołów alchemicznych. 44 powinno wystarczyć. No i co, moi drodzy, myślę, że zrobimy tutaj zapis. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się, a przed nami w kolejnym odcinku kolejny grobowiec. Cześć!